Siemka, witajcie, z tej strony ponownie Galaiz, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, na który czekaliśmy niemalże miesiąc, z devbloga, w którym czytamy i komentujemy to, co wydarzyło się i dzieje się wokół 3D i ogólnie tarnu obecnego, więc powiem wam tak... W w tym blogu dowiemy się tylu rzeczy, że masakra. Tak długiego bloga już dawno nie było i nie przedłużając, więc zaczynamy się zabierać za czytanie. Więc tak, forum. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, planujemy nieco przebudować i zaktualizować forum pod kątem wizualnym i technicznym. Zakończyliśmy poszychwania osoby z zewnątrz, która z naszym wsparciem zajmie się zmianami. Postanowiliśmy na postawiliśmy na sprawniejszą organizację i niebawem ruszą też testy związane z aktualizacją skryptu. Dostosowanie szablonu oraz jego funkcji. Następnie weźmiemy się za wgranie i konfigurację potrzebnych dodatków. Niestety, wraz z aktualizacją do najnowszej wersji, może zdarzyć się tak, że znikną podziękowania użytkowników. Potrzebne przejście na inną modyfikację podziękowań, dopasowaną do nowej wersji PHP BB. Niemniej jednak mamy nadzieję, że będzie warto i zmiany przypadną Wam do gustu. Ostatnim elementem będzie zaimporowanie. Aktualnych danych i sprawdzenie, czy podczas tego nie występują żadne problemy. Eee, na czas prac nie będziemy wyłączać forum. Oczywiście po wprowadzeniu wszelkich zmian będzie czas na przedstawienie konstruktywnych pomysłów czy sugestii. Mamy nadzieję, że pomożecie i wspólnymi siłami uczynimy to miejsce lepszym. O wiele łatwiej będzie coś zmienić na bieżąco, zmieniać na bieżąco, gdy będziemy mieli już bazowo jakiś bazowy punkt. Pracujemy też nad odzyskaniem i skomplementowaniem pełnego changeloga z angielskiej wersji forum oraz innych zapisków. Najprawdopodobniej podepniemy go w formie podwieszonego tematu, abyście w razie potrzeby e mogli do niego zajrzeć z każdego działu. Powoli kończymy regulamin konkursu na poradniki, który mamy nadzieję zaangażuje społeczność do działania dla dobra terenu, a jednocześnie zmotywuje doświadczonych graczy do podzielenia się wiedzą ze swoimi mniej doświadczonymi Podczasonymi towarzyszami broni. Dziękujemy za dotychczasowe wskazówki. Czyżby poradniki miały się pojawić na ternopedii? <laughs> Pożyjemy, zobaczymy. Także teraz ogólnie powiem Wam tak, najbardziej istotna część tego odcinka i w ogóle bloga Tarnowego. Otóż jest tyle informacji na temat 3D i tyle informacji na temat postępów nad tym, że ja tutaj od siebie bardzo polecam jeszcze wejść na bloga osobiście i przejrzeć to. to ja to, to oczywiście przeczytam, tylko jest tego tak bardzo dużo, że. Musicie to sami ogarnąć swoimi oczami. Na spokojnie to przekalkulować, a tu po prostu przesłuchajcie. Krainy liczby. Duże krainy 30 na 30, mniejsze krainy 39 na 40, jaskinie 47 na 49, chatki i małe wnętrza 102x112, instancje bosowe 61 na 62, prolog 1 na 4. Razem 280x297, rezygnacja rup rezerwa 28. No i tutaj powiem na pierwszy rzut oka, w zasadzie mają zrobione, więc bardzo fajnie. Pewnie nad prologiem będą się dłużej pieścić, ze względu na to, że po prostu to musi być po prostu takie ach, aż dech zapiera, no bo to jest wejście, wejście do gry każdego nowego i przyszłego gracza, więc warto by było jednak tutaj podziałać i zresztą w późniejszej części na to zwracają uwagę, że bardzo, bardzo to będzie istotne. Jeśli chodzi o rezygnację i rezerwę, no to tak jak wcześniej prawdopodobnie wspominaliśmy, chodzi tu mniej więcej na przykład o instancje, marionetki i tak dalej, chociaż zależy co tu tak naprawdę może chodzić, bo tak jak pamiętamy i co będzie jeszcze tu wspomniane, Valdarok, marionetka i Aqua będą odstawione na troszeczkę późniejszą datę po premierze, żeby można było tam grać. I jeszcze diagramik, tutaj akurat możecie rzucić okiem, sobie filmik zatrzymać, proszę bardzo. No i lecimy dalej. Weep, weep work working progress oczywiście. I tutaj mamy kolejny diagramik, zaawansowanie krainek. No jak widzicie, niegotowy wersje finalne i razem to jest w zasadzie no, odsetki lekko mówiąc, prawie tego nie ma, bardzo ładnie. Z redesigningiem oraz nową skalą krainek jesteśmy prawie na finiszu. Zostały nam pojedyncze rzeczy do lub drobiazgi do zamknięcia całych krain. na przykład instancja ducha zamku jest praktycznie cała gotowa. Czeka tylko na szliwych komnaty z bosem. Wyciągnęliśmy z rezerwy stare, zakurzone podziemia kemenak, dolne kemenak razem z przyległościami. Teraz czekają u nas już wyłącznie drobiazgi typu małe jaskinie nad garnizonem czy trzy e... Wnętrza opa opuszczonej wieży na zamarzniętym jeziorze. Z prawie 300 niekiedy bardzo dużych krain zostało już tylko kilkanaście małych sztuk, mniej lub bardziej zapomnianych dziur questowych. Czyli nie wiem, wchodzicie sobie jakaś mała minimapka, który dzieje się parę dupereli, i to jest wszystko. Stawiam, że na przykład, jak w prologu mieliśmy, tam, znaczy w prologu, jeden z questów fabularnych wysyłało nas tak przy, na ognisku i wokół był ciemni i Wanehimy, i tam gadaliśmy sobie e, z Mają i z, z kimś tam jeszcze, ale nie pamiętam imienia. E, to właśnie na przykład tego typu dziury chodzi. Sfinalizowanie instancji ducha zamku. Jedna nieco większa i ważniejsza kraina, wspomniane Dolne Kemenak. O! I to no to na zasadzie powiem Wam szczerze, że to jest tyle co nic, więc tak naprawdę e, ja bym powiedział, że są tutaj bardzo, bardzo blisko do ukończenia tego wszystkiego. Dolny kemenak chcemy odkurzyć i zredizajnować, nadać mu nieco świeżości, żeby nie odstawało od swojej górnej wersji oraz było dobrym miejscem do, dla ewentualnych przyszłych nowych wątków questowych. Aktualnie trwają prace nad konceptem tej krainy. Na dzień dzisiejszy bez zmian pozostaje nasza bosowa rezerwa. Tak jak wspominaliśmy w ostatnim podsumowaniu, aby przyspieszyć tak długo obiecywaną premierę Broken Rank, zdecydowaliśmy się przesunąć trzy miejsca na rezerwę. Dopuszczamy możliwość premiery bez ich udziału, są to lo lokalne lokacje Smoka Lodowego, Marionetki oraz Laboratorium jako Aqua. Tak jak zresztą wcześniej wspominałem. Duża ilość trudnych mobów, animacji, czy potrzeba całkowitego redesigningu znowu odsunęłaby datę wydania w czasie, a tego nie chcemy. Ostatni etap projektowych prac to Prolog. Uznaliśmy, że Prolog, którego nowa wersja powstała pod Broken Ranks wciąż jest zbyt długa e, i skomplikowana, więc musiała, by, musiała przejść kolejną metamorfo 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 metamorfozę. Zależy nam, żeby nowy gracz otrzymał solidne wprowadzenie w mechaniki gry i w fabułę, ale też żeby dotarł do Trentys jak najszybciej i odkrył otwarty świat. MMO. Zdecydowaliśmy się nie mnożyć lokacji. Będą dwie duże krainy i jedna mniejsza, no i dobrze wam znany statek. Statek, bo główna fabuła oczywiście się nie zmienia. Jesteśmy uciekinierami z Ternu. Tak więc udało nam się praktycznie wszystko, co było potrzebne. Przerobić, przeskalować, dobrać, dopasować, wdrożyć. Ogrom pracy jest już za nami, przed nami, a raczej już w trakcie finalizowanie i implementacji implementacja do gry. Już od dłuższego czasu spora część zespołu zajmuje się zamykaniem kranin. Efekty ich pracy mogło o, podziwiać U jury PGA Awards, Awards 2019. Wy sami na naszym stoisku na PGA 2019 oraz wszyscy na nowym trailerze. Klik oraz relacjach. No tutaj oczywiście musicie sobie sami to obczaić, ale o co chodzi z tym zamykaniem? Aby nie utonąć w ogromie świata naszej gry podzieliliśmy go na mniejsze spójne grupy. Na przykład Grupa portu Trentis obejmuje, obejmuje sam port dużą kraj, jako dużą krainę oraz kilka wnętrz, które się w, nią, w nim znajdują. Kolejna grupa Trentis, miasto razem ze wszystkimi wnętrzami domków, wioska rybacka, lokacja z wioską, wioski nieherstwa wnętrza wioski i tak dalej, dalej. Po kolei zajmujemy się konkretną grupą i tak ustawiamy wszystko. Wszystko, co jest niezbędne do gry, jak i również i to, co może nie jest niezbędne, ale powoduje, że chętnie się do tej gry sięgam, czyli żeby było na wypasie przechodząc do konkretów, wszystkie lokacje razem efektami, z efektami FX, płomienie, mgły, deszcz migotanie, muszki, pajączki i tym podobne wycinkami, elementami, które zasłaniają nam postać gracza żeby stworzyć złudzenie przestrzeni, wszystkimi ustawieniami mapping, przejścia, nazewnictwo regionów mechanizmy, respawn mobów, instancje i tym podobne e, drobnymi animacjami, które urozmaicają i dodają życia naszemu światu, modele mobów i animacje tak zwane 3px, 3pixelowe na mapę, jak i duże do walki. Potrzebne scenerie walki. Modele NPCów, ci od których bierzemy questy, różni nowi NPC, którzy tworzą nam klimat świata, chodzą, gadają, pracują lub snują się bez powodu i w im wiadomym celu. Wszystkie teksty, dialogi są odświeżone, sprawdzone, ale oprócz dialogów doszły na tak zwane Tekstery, dymki, które wyświetlają się nad głównymi głowami NPC, którzy raczą nas różnymi historiami. Awatary modelów NPC oraz mobów, tu jeszcze dużo pracy przed nami, ale porządkujemy to co mamy, żeby w zamykanych krainach nie mieć już nic roboczego. Pięknie. Więc tak naprawdę, no... Wow. Zamknięcie mapy w tej grze... W tej chwili mamy 7 grup zamkniętych, trwają ich testy i ostatnie poprawki. Przed nami jeszcze 15 takich grup: od Alarylu, Pomorane oraz Prolog. 30% pracy za nami, ale tej najtrudniejszej, gdzie mierzyliśmy się z nowymi problemami i doprac dopracowywaliśmy różne rozwiązania, już właśnie są za nimi, a za to przed nimi, przed nami. To najlepsza część, przede wszystkim dzięki świadomości, że widzimy już powoli metę, finalizowanie Krain, liczby 7 na 23. No i tutaj mamy pierwszy główny wątek, jeśli chodzi o mapę i całą ich zawartość. Naprawdę dużo, dużo zrobione. No, czytając to momentami, mam wrażenie, że beta ma być styczeń, luty, marzec. Znaczy, może bardziej marzec, yy, bo luty, marzec bardziej, bo, bo tu widzę takie liczby w kontekście takie: Ej, ej, może jakieś bety, jakieś testy bardziej otwarte? Halo, przecież tu już malutko brakuje. I tak się zastanawiam. E, ale zaraz jeszcze sami na to zwrócicie, zwrócicie uwagę prawdopodobnie. Modele, druga część, co zostało zrobione po ostatnim raporcie. Olbrzymy gnaw, krzaman, druid dwa razy. E, psiok razy dwa, wersja 2, wersja 2.0 Uwięziony drzewiec, Hograt Przeklęci razy 3, Ogarł Torów wersja 2.0, Kruczy, Olm koszmarsem, pozmor, Wilhelm, Tel plus Syn, Lempo e, Co pozostało do zrobienia? Aquapet razy 3, Skrzyty, Kolekcjoner Szczudłak, tuk wersja 2.0 bo poprzednie nie wyszła za ładnie Muchy plus Pszczoły, Eteryczne Duszki, Wendigo, Komandor plus Admirał. Jak widać z modeli do, zrobi do zrobienia pozostała tylko Garstka. W ostatnich miesiącach zaczęliśmy już robić wersję czempionów od standardowych mobów oraz ewentualne poprawki. Z pozostałości kilka podstawowych mobów czeka jeszcze na koncepcyjne ilustracje ekipa Duchu Zamku na przykład lub yy, na wymyślenie przez programistów grafików animatorów jak to sensownie zrobić w 3D. Muchy i eteryczne duszki no tutaj się nie ma co dziwić, to jest takie swego rodzaju troszkę problem Zróbcie tak, jak na przykład są duchy w Wiedźminie to będzie piękne. Jeszcze im szablę dajcie, żeby to wyglądało zajebiście też w ogóle. Wow. No dobra, trzecia część sprzęt eee, i jeszcze obrazek tutaj będziemy czytać, proszę bardzo. Trzecia część sprzęt. Ta kategoria została trochę wyhamowana w ostatnich miesiącach. Nie wzięliśmy jeszcze na warsztat wykończenia damskiego ekwipunku. Ten etap rozpoczynamy od jutra i potrwa około 2-3 tygodnie. Zatrudniliśmy jednak nowego grafika. Pozdrawiamy Lino, eee, który poddorobił do wszystkich sprzętów. W grze nowej kony, aby lepiej pasowały z nowym wyglądem kwipunku. Szkoda, że nie ma tego w blogu. Eee, przynajmniej paru oraz dorbił wszędzie spekular mapy. Są to tekstury, które określają poziom odbijania się światła od materiałów. Dzięki nim miecze i stalowe zbroje ładnie się świecą, a skórzana zbroja już nie. No i możecie tutaj zwrócić uwagę. Wygląda to naprawdę. Kurcze, zajebiście, jeszcze lepiej niż widziałem na PGA w zasadzie. I temu, w sumie, tutaj mnie tak zastanawia, co to tak naprawdę są za itemy. No bo no, na serio, na przykład ten po prawej na dole, nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za item. Tutaj siekierka ze sklepu, wiadomo, może to jakieś sklepówki są. Ale ogólnie, naprawdę, wygląda to coraz, coraz, coraz lepiej. Mega szanuję. NPC. Ta kategoria była już zamknięta w podsumowaniu, jednak cały czas coś się tutaj dzieje. Dorzucamy nowe modele NPC, aby ładniej i, ładniej i w sposób bardziej różnorodny zapełni świat który w Broken Ranks nam się nieco rozrósł. Dlatego w ostatnich miesiącach powstały na przykład trochę modeli rannych trupów dziwek oraz kolnerek i do karczmy. A tu mamy jakieś niejakie syrenki. Powiem szczerze, trochę mnie szokuje, <ścoughs> co oni jeszcze wymyślą. Piąta kategoria, animacje modeli do walki. Co zostało zrobione? HTAGA, KOSZMAR, Przeklęty Rycerz, KUSZNIK, LORD eee, Duchy, Energii, Ognia ZIMNA, LUGUS. Duszki ogólnie to na PGA można było zobaczyć w ogóle, więc całkiem, całkiem fajnie to wychodziło. Wyglądało naprawdę nawet nie całkiem fajnie, tylko po prostu zajebiście. Dalej, LUGUS, Małpy, Dzik, Gracz ŁUcznik, Gracz MAG, Gracz Rycerz, eee, Gracz Bieganie po mapie, Poprawka. NPC, Chodzenie NPC razy 2 eee, Poprawiona animacja w dwóch tempach i dopasowanie prędkości. Aby zniwelować efekt uszurania i jeżdżenia na łyżwach NPC, tutaj na po prostu dwie wersje i tak dalej, pewnie dlatego tak to jest rozpisane. 10 razy animacja NPC do questów. Ładnie, ładnie. Co pozostało? Gracz wudu poprawki, gracz kobieta razy. 7 wszystkie profesje, ale poza postaw postawą bazową będzie animowana w oparciu o takie modele modelu faceta, więc pójdzie szybciej. No tutaj powiem szczerze, że jeszcze fajnie, jakby takie smaczki od kobiety i smaczki od kobiety gdzieś tam zaistniały, taka moja uwaga, nie wiem czy to, ktokolwiek dojdzie do tego etapu jeśli chodzi o z ekipy, czy w ogóle to przesłuchają, ale no tutaj ja bym zwrócił uwagę, żeby gdzieś takie mini smaczki, że to jest ko postać kobiety nie wiem, taki buziaczek czy coś czy jakieś takie machnięcie, taka kobieca postawa czy coś, to by było też w walce momentami fajne, takie drwienie troszeczkę z przeciwników, konstrukt, duch zamku, kolekcjoner, czudłak papu feniks, akłapety razy 3, lempo, olbrzym, wendigo morana, machet tarul, ploks. i to właśnie nie zostało yy, i czytamy dalej. Po zakończeniu wykonywania unikalnych animacji będziemy jeszcze musieli dopasować gotowe już modele do powstałych animacji, na przykład w większości ludzi. Jak widzicie, z, animacji pozostało, z, z animacjami pozostało jeszcze dużo pracy, a lista troszkę się rozrosła. Niektóre moby musiały jednak dostać, wła, dostać własne unikalne animację Cały czas działamy, aby to przyspieszyć. Od lutego jest z nami no, ponad pełny etap. Etat, przepraszam. Od lutego jest z nami na ponad pełny etat, robi to od groma nad godzin, bardzo doświadczony animator, Loki. Od miesiąca rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi animacjami, animacyjnymi, animacyjnym koksem, boże, za dużo czytania, zacząłem się jąkać, który przygotowuje dla nas pierwszy model olbrzyma. Dodatkowo rozmawiamy z jeszcze jednym animatorem, miejmy nadzieję, że jeszcze bardziej... Przyspieszy to ten etap prac. No, i ja mam wrażenie, że oni naprawdę napierdzielają jak nienormalni, ale no, po prostu zajebiście, zajebiście. A tutaj normalnie, co się tak ładnie nazywało w świecie deweloperskim, ktoś tam sobie napierdziela ładnie te nadgodziny, ale szanuję bardzo, chyba komuś bardzo zależy i drygu też ciśnie i przy okazji tutaj wizy Loki po prostu bardzo zawzięty chyba mu się spodobał Taer, więc mega szanuję za te pomaganie ekipie, tym bardziej, że no pracuje bardzo dzielnie, zobaczymy Ile jeszcze tak naprawdę nie zostało? Mam nadzieję, znaczy, zobaczyliśmy, że i tak naprawdę dużo nie zostało, no ale tak naprawdę z animacjami mają tutaj troszeczkę w plecy, i właśnie widać, że działają w tym aspekcie bardzo mocno. A tutaj, proszę bardzo, ruchy Chtagi. Powiem szczerze, jak dla mnie całkiem spoko, trzeba zwrócić uwagę, że ona jest o wiele większa niż ta wersja, która będzie dostępna in-game. No bo oczywiście mam wrażenie, że. No tutaj, oczywiście jak damy sobie full screen, no to widzimy, ten NPC jest bardzo, znaczy, boss jest bardzo duży. Więc on będzie, no tak może z 1 trzecią mniejszy, tak mam wrażenie, więc i tak jakby co co się nie czepiacie, że on tak nie. Scenery walki, szósty etap. W ostatnich miesiącach powstały dwie ostatnie brakujące scenerie do walki. Duch Zamku oraz Zamek. Dodatkowo zrobiliśmy jeszcze jedną nadmiarową karszmę. W kolejnych miesiącach będziemy już robić scenerie z listy rezerwowej, które nie są już niezbędne do startu gry. Ewentualnie będziemy poprawiać najbrzydsze. Siódmy element, przepinanie questów. Wraz z rozwojem silnika zmieniliśmy podejście do questów. Praktykanci questów w części na swój wniosek otrzymali tak dużo nowych narzędzi i funkcji, że proste sprawdzenie, czy stary quest działa w rock and ranks czy nie, przestało mieć sens. Od tej pory zaczyna... zaczęliśmy przerabiać te bardziej charakterystyczne zadania, aby w pełni wykorzystywały potencjał nowego silnika. Są to de facto nowe questy napisane na kanwie starych. Zdecydowanie będzie warto w nie zagrać, nawet jeśli znacie wszyscy give us the pride of No tutaj pewnie stawiam, że większość questów zostanie cofnięta, do, znaczy wyzerowana na kontach i trzeba, trzeba będzie albo będzie można robić je od nowa. Nie ma to jednak wpływu na datę premiery. To są questy poboczne, które już działają w Broken Ranks chyba, że z drugiej strony po prostu powiedzą no jak chcecie robić nowe questy to to zróbcie sobie nowe postacie. Z drugiej strony i tak dobrze i tak jest dobrze moim zdaniem. Natomiast mamy tak wiele świetnych narzędzi, że grzech ich nie używać również w tych początkowych partiach gry. Nawet po premierie że spokojnie możemy zastępować stare questy nowymi, to co ma wpływ na datę premiery to prolog, o którym wspominaliśmy wyżej i wątek główny lista questów, które doczekały się swoich remake'ów, skarb Unmenial pajęcze sprawy, co może wyrzuciło krwawe zaloty, dziwny wojaż i kłamca niektórych z nas questów nawet nie kojarzę e, co może wyrzuciło i dziwny wojaż, to, to mnie zastanawia Kłamce gdzieś tam widziałem, postęp prac 90 na 6, 160, ładnie programowanie, ósmy etap pracowaliśmy nad przygotowaniem wszystkiego na testy z większą ilością osób dopracowaliśmy launcher oraz narzędzia automatycznie tworzące pełną paczkę z gry na obie testowane platformy Android i PC rozpoczęliśmy grupowe testy wśród zespołu inżynierów i pozbyliśmy się w większości najbardziej denerwujących bugów, udało się też załatwić najpoważniejsze wycieki pamięci poprawiliśmy kod, który odpowiadał za inicjalizację gry oraz zarządzanie interfejsem, ponieważ to sprawiał największe problemy. Dodaliśmy też trochę narzędzi i poprawek w silniku, aby obsłużyć nową funkcję poruszających się NPC. Drigo wziął się również za wprowadzenie targowiska, tak aby w bazowej wersji działo się w dniu premiery gry działało w dniu premiery... w dniu premiery gry. Z całkowicie nowych rzeczy dorzuciliśmy obsługę globalnej mapy świata. Co pozostało? Załatać wszystkie bugi, gdy otrzymamy grafikę, zaprogramować ostateczne zamki gildiowe, bazowa wersja na roboczej grafie już jest, dokończyć targowisko, ho, ho, ho. zaprogramować sklepik platynowy, jeżeli uporamy się ze wszystkimi bugami, to zaprogramować jakieś ekstra dodatki z listy rezerwowej. Zamki gildiowe. Z ostatniego odcinka, to ostatni z dużych elementów, Elementów, które mamy do zrobienia, zostawiliśmy go sobie na deser. Do tej pory zostały one w większości przeprogramowane do wersji Broken Ranks oraz powstały pierwsze koncepty, koncepty rozmieszczenia interfejsu oraz ilustracji. I tutaj prawie nic się nie zmieniło. Zrobiliśmy jeszcze testy narzędzia do, do animacji ilustracji. całą sporządzoną dokumentacja, Cała sporządzona dokumentacja czeka na swoją kolej. Weźmiemy je na warsztat za około 2-3 tygodnie. Progres 40%. Z, z, zwracajcie uwagę. Na właśnie te daty I, i tygodnie, które tutaj podają. Twarze. Tutaj musieliśmy się delikatnie cofnąć, ponieważ wykonane modele po rzuceniu do edytora twarzy nie dawały wystarczająco, wystarczająco dobrego efektu. Postanowiliśmy jeszcze raz zrobić dokładniejsze koncepty wszystkich elementów do edytora, a następnie według ich poprawić, według nich poprawić modele. Do, do końca tego do końca tygodnia pan Tomek zamknie ten typ i twarze trafią do poprawek w modelach 3D. Ten etap potrwa około 3-4 tygodnie, następnie wszystkie modele trafią z powrotem do pana Tomka, który, wszy który wszystkie będzie podmalowywał w, phot w Photoshopie. To zajmie kolejne 2-3 tygodnie. Edytor twarzy to pierwsza rzecz, z jaką każdy gracz ma styczność przy zakładaniu postaci, dlatego też nie mogliśmy sobie pozwolić na średni efekt i lecieć dalej. No i tutaj mamy oczywiście obrazeczek. Powiem szczerze, że ten obrazek naprawdę mi się podoba. Jest on troszeczkę bardzo Podobny do Wiedźmińskich opowieści, nie wiem Czy dobrze tytuł nazywam, te karty Taka karcia wersja Wiedźmina, ale może mi się po prostu zdaje Że troszeczkę troszkę, troszkę podobnie W tym kontekście, ale jak dla mnie Tym bardziej na plus Kolejna sprawa, ilustracje. Taka kategoria, ta kategoria również czeka na swoją kolej, ale pierwsza ilustracja została już przerobiona. W międzyczasie uznaliśmy, że stycz, statyczne ilustracje będą już odstawać od tętniącego, tętniącego życiem świata. Broken Rankings postanowiliśmy je, no, je nieco ożywić. Kurczę, ja już czytać nie mogę, za dużo czytania. No i tutaj zwróćcie uwagę na Kowala Woberga, gdzieś tu kręci głową, gdzieś tu się brodzą, bawi jak Galek na streamie. Bardzo ładnie, postęp pracy 1 na 11. No i powiem Wam szczerze, że nie, ma, nie jest to brzydkie. Jedyne co tutaj na minus to może bym po prostu namalowano na nowo tego kowala troszeczkę ewentualnie. Bo tak nie wiem mam wrażenie, że tak trochę drętwo to wygląda albo coś, albo może ja po prostu mam takie dziwne wrażenie, że. A cholera wie, szczerze mówiąc, nie będę się czepiał. Lecimy dalej, mapa świata i ostatnia część tego bloga. W Ronken Ranks nie będziemy mieli już mini mapek każdej większej, ee, większej lokacji. Zamiast tego będzie duża mapa całego świata. I tutaj w ogóle taka informacja. Wrzuciłem na alarmie Ludzie myśleli, że Broken Ranks na telefonie będzie wyglądało w ten sposób. Nie, szan nie szanuję. Tak, to, była, to był fragment mini-mapy z Trentis. To na Galarmie wrzuciłem, Jako taki mały clickbait, ale widzę, nikt nie zwrócił za bardzo uwagi na nawet. Eee, zamiast tego będzie duża mapa całego świata. W tej chwili mamy gotowy jej fragment dla okolic Trentis. Pozostało zrobić pozostałe części mapy. Mapy już gotowe. Mamy już gotowy styl i różne elementy, jak domki, góry, drzewa, więc powinno pójść całkiem sprawnie. I tak to wygląda. Hm. Szczerze mówiąc, ja bym trochę mroku dodał do tej mapy. Ale to tak w sumie, tak wiecie, jakieś tam minimgiełki czy coś, takie wiecie, takie, żeby to, to troszeczkę bardziej takie surowo, znaczy stu, surowo, to wygląda obecnie troszeczkę na surówkę i żeby troszeczkę takiego życia właśnie ciemnego, tarnowego dodać do tego. Bo tarn jako giera, gierka jest naprawdę taka dość, dość, dość e, ciemnawa, jakby ktoś nie zauważył. No i to by było na tyle. Tyle czytania to już dawno nie miałem, nie wiem czy się cieszyć teraz, czy żałować, <grych> czy, czy się gniewać, ale raczej nie, ze na to, że po prostu naprawdę dużo zajebistej rzeczy się dowiedzieliśmy. No i przy okazji, no coraz bardziej podsyma, podsyca, podsyca to apetyt na taerna. No i chyba czas wziąć się za odcinek, który będę pokazywał kolejne rzeczy z PGA, które tam gdzieś mi zostały. No nic majstry, dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w następnych odcinkach już niedługo, hehehe. He,